Ej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już zagrajmy w Darksiders Genesis. Ostatnio miałem lekkie problemy z nagrywaniem, przez co nie mogłem właśnie nagrać nic nowego, jednak teraz możemy spokojnie sobie wrócić do serii, dokończyć tą całą historię. Oj, zaraz bym się zjebał. Dokończyć tą całą historię. Do końca dolecieć w końcu. Jeden ma słośla, co ja pierdolę. Dobra, mniejsza z tym. Ogólnie nastąpiły małe zmiany, bo gdyż iż ponieważ w poprzednich rozdziałach, jak byliśmy jednak za słabi na zalecany poziom do poszczególnych rozdziałów, więc sobie trochę poexpiłem. Wróciłem do poprzednich rozdziałów, znajdowałem znajdźki, trochę zbierałem tych rdzeni i tak dalej, więc trochę się tego nazbierało. Jak widzicie, mamy 300 dla waśni i 320 dla wojny. Tak wyglądało to moje rozdanie, że tak powiem. Oj, wybaczcie. Tak, atak 254 dla waśni, gniew 170, zdrowie 610, z czego wojna ma na przykład 254 do ataku, 198 do gniewu i zdrowia 915 i co mi się tak plącze. Tak, jak widzimy, wojna jest mocniejszy od waśni, mimo wszystko właśnie pewnie będę dalej leciał. Zresztą zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tutaj rozdałem jeden rdzeń nie w tym slocie, co trzeba. A mianowicie dlatego, że potrzebowałem zrobić sobie drogę właśnie tutaj do tego, żeby dać demon popiołów sobie wydać. Ślizg ma 25% szans na pozostawienie śladu z lawy, który przez 5 sekund zadaje lekkie obrażenia zgodne z siłą gniewu, więc może się przydać w walkach na przykład z bossami. Jeszcze tylko sobie zerknę na zegarek, która to jest godzina. Dobra. I możemy cisnąć dalej. Jak widzimy, jesteśmy w 5 rozdziale. Skarbiec Mamona. Lucyfer zawarł porozumienie z mistrzem demonów Mamonem. Jeźdźcy udają się do jego skarbca, aby odkryć, co wie Mamon. Mamy monet przewoźnika 20, ulepszeń 9, klucz o 6. 2 klucze o 6, okej, okay. Jedne drzwi o 6, więc nieźle. I zalecany poziom 260, więc wbijamy. Bez większego gadania, zobaczymy, co jest. Co się stanie ciekawego? Co nam powie mamon? No, wczytywania. Okej. Okay. I jesteśmy. Skarbiec Mammona jest niedaleko. Trudno się dziwić, że postanowił ukryć swoje bogactwa w samym środku niczego. Ten demon ma obsesję na punkcie dóbr materialnych. Bogactwo to nic innego jak więzienie. Oj weź! Nigdy cię nie kusiło, żeby coś sobie uszczknąć? Powierzono nam strzeżenie równowagi. Taki zaszczyt stanowi wystarczającą zapłatę. Na moje oko strzeżenie równowagi sprawia, że jesteśmy wiecznie spłukani. Działamy w słusznym celu. Czy to dlatego współpracujemy z Samaelem za plecami Rady? Nasza sytuacja jest skomplikowana. Im szybciej się z tym uporamy, tym lepiej. O, dobry żołdak wojna działa na własną rękę. Wyluzuj, może ci się to spodoba. Tak szczerze mówiąc, nie sądziłem, że trafię tego kruka. Ale okej. Okay. Dostał. Szkoda, że pucharka za to nie było. Przydało się. Dobra. Mamy tutaj jakiś przydopasów, z którymi się łatwo uporamy. Kolejne.
trochę się porozglądamy, co tutaj jest ciekawego. Okej, tam jest droga powrotna. Zaraz, tutaj jest barykada, tam widzę barierę, w której zaraz nas zaatakują wrogowie. Pójdziemy sobie tędy. Tutaj widzę monetę przewoźnika, tylko można jakoś do niej dotrzeć z tego miejsca, czy trzeba tam naokoło? Nie, tutaj chyba raczej nie, koniecznie. O, skąd on się tu wziął? Pojebane. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, zaraz tędy można spróbować. Pomału, żebym się nie zjebał zaraz, bo będzie źle. O, witam panów. I mamy monetę przewoźnika kolejną. No, traf. Zajebiście. Bierzemy co nasze i spierdolamy. O kurde, jeszcze ten został. Ile ich tu w ogóle jest? Co, nie będą pojedynczo przychodzić? Co, oni w kolejce do sklepu się ustawili? Czy jaki chuj? Ale dobra. Zaraz się dowiemy. O, żeż ty, zapomniałem o tym. Powoli, lekkie skupienia. O, zginął, dobra. I kolejna moneta przewoźnika. Okej. Okay. Taka bestia tylko monety przewoźnika chroniła, no. Ja nie wiem. Co to w ogóle się porobiło? O, kolejna. Hop. Tylko plis, nie zjeb się do dziury. Kurde, ale to jest dużo monet przewoźnika obok siebie, nie? To jest sztos. Dobra. Mamy to. O, fuck. Jeszcze tego mi tu brakowało, nie? A celujmy sobie takim mocniejszym trochę pierdolnięciem, że tak powiem. Jep. A, takie... O kurde, balon. Nie wtrafiłem w niego tym? Co to się odbywało? Myślę, że dostanie. No i skrzynia do otwarcia. Dla mnie bomba. O, a tego to bym nie zauważył, nie? Demoniczny mak. To nie była skrzynia? Okej. Okay. I bum, kurwa, trzech naraz. Lecimy z koksem. To ma być wszystko? Też się dziwię. Aha, dobra, i dotarliśmy do tego momentu, do tego miejsca właśnie, które widzieliśmy wcześniej. Czyli tutaj jest ta bariera? Tak, to jest to miejsce w ogóle? Tak, dokładnie. Więc zrobiliśmy ładne kółko. O. Tutaj ich trochę jest, to ich rozwalimy przy okazji. Trochę się gościu zgliczyło tam. Uuu, 29, nice, jeszcze jedno i będzie kolejny poziom. Więc będzie sztos. Dawać, dajcie mi to, kurde, kogoś do rozjebania. Jeszcze jakbym trafił, nie? To by było, tak powiem szczerze, mistrzostwo wtedy.
Nie pozwólcie najeźdźcom dorwać skarbu. Oddajcie życie za lorda Mammona. Na pewno nie płaci wam wystarczająco. Kurde, niedobrze. Zryjcie ołów, jeźdźcy! O, fuck, co mi wyjebał? Moment. Lekka przerwa i napierdolamy dalej. Kurde, nie jestem pewien, ale... O, w pizde. O, ładnie. Nie. Nie teraz. O, kurde, czekaj. No jak nie ma ucieczki, jak jest ucieczka? Nice. Działają jeszcze moje niektóre skille. To jest sztos. Dobra, zginął. Nice. Główny rdzeń, Legion Bełtomiot. Dobra, to była piękna walka. I może na odległość. Chociaż teoretycznie, jakbym sobie wziął na przykład wojnę, to mogłem dać radę w walce właśnie w zwarciu z tym gościem pewnie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Niespodzianka! Na pewno sobie spróbuję. Straciłem w ogóle... Dużo, o jest. Jedno mi dotarli, jeden potion. Sztos. Nie chciałem tego zrobić, ale okej. Okay. Uwielbiam to. Gdzie ono życia? A, tam. Kurde, myślałem, że nie dojdzie do mnie. Walka to moje życie. Okej. Ktoś we mnie walczy? Coś tu jeszcze jest. Tylko kto, gdzie, jak i dlaczego? Okej, to jest... Co raczej nie do przejścia. To mój klimat! Nie lękamy się niczego! No spoko. Spoko, zrobiłem finishera, jak już goście zginął dawno. Ten demon... Ale fajnie by było, gdybym znalazł jeszcze jakieś fotki. Bo generalnie po nazwie tego rozdziału można by było... O, te drzwi mogą trzech do otwarcia. Aha, ja nie mam trzech, okej. Okay. To będzie trzeba wrócić do tego rozdziału. Po nazwie... rozdziału można by było się domyśleć, że na pewno będzie jakiś boss do rozwalenia. I to pewnie nie będzie łatwy boss. Chociaż nigdy nie wiadomo. Nice, maksymalny poziom. Bum! Bum! Wow, 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 spokojnie. O kurde, skąd on się tu wziął?
Chodź, 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 chodź. Piesek do nogi? Kurwa, to nie jest piesek. Gość, spierdzielaj, stary. No i ładnie. Mam dwie podki na razie. Jeszcze by się przydało jakieś dwie i będzie git. I tyle powinno wystarczyć na spokojnie. Moneta przewoźnika. O, kolejny. Spoko, ćmali to jest normalnie worek do bicia, nie? Na jednym się zrobi finisher końcowy i można na wszystkich po kolei robić to samo. Spoko sprawa. Dobra, tutaj już nic więcej nie ma. Jeszcze była jedna droga, czyli w tą stronę można przejść. Okej, kolejny do wezwania pomocy. To są za wrota. Okej, tutaj nie można na razie przejść nawet. Chyba, że jest możliwość przejścia po ścianach albo po czymś takim? Nie, nie widzę nic takiego. Dobra. No w takim razie tutaj się wróci pewnie w późniejszym etapie. A tymczasem lecimy. Ale winda. Mammon pewnie przeniósł na dół spory łup. Pewnie tak. A już tak po cichu myślałem, że będzie jakaś walka na tej widzie. Ale okej. Widać, że pewnie przenosi nas do bossa, znając życia. Zobaczymy. Co to będzie za skurwysyn? Okej, jesteśmy na dole już. Mamy skrzynię. Co kurwa? To jakiś nowy rodzaj mimika, czy jaki chuj? Skrzynia z pułapką? Kurwa, sztos. Tchórz pewnie ukrywa się na dole. Znajdźmy go i dowiedzmy się, co wie. Myślisz, że tak po prostu się wygada? Prędzej czy później. Okej, kolejny glif do wezwania pomocy. I moneta przewoźnika. Yep. Marnotrawstwo amunicji. Ja wiem, czy takie marnotrawstwo. Jest kolejna podka, nice. Jeszcze trochę mi brakuje do kolejnej, ale raczej chyba jak dojdziemy do
Mamona. Marnotrawstwo amunicji. Ta, jak dojdziemy do Mamona, raczej będę miał szpór. O matko, w życiu nie widziałem tyle złota. I pewnie już nie zobaczę. Co takiego Lucyfer mógł zaoferować Mammonowi? Raczej nie ma problemów finansowych. Myślę, że powinniśmy się lepiej przyjrzeć temu złotu. Może wziąć nieco do dalszego zbadania? Ani jednej monety, bracie, bo odrąbię ci dłoń. Nie spodziewałem się po tobie takiego żartu. Wow. Dobra, to jest trochę silniejszy przeciwnik. Mało brakowało. Kurde, pozbieram sobie to w ogóle, bo to mi zaczyna znikać. Gryź ziemię! Okej. No, mamy zapis. Wejście do skarbca zostało zapieczętowane. Mammon nie jest głupi. Każdy skarbiec da się otworzyć. To tylko kwestia czasu. Damy radę. Bum! Kurde. O, fuck, zdążył. Nice. A, można finishera użyć. Dobra, uleczmy się. Ej, nie mogę się ruszyć. Tak jest. Okej. Co my tu mamy? A jeszcze chwilę możemy polatać. Tak myślę, ale zaraz skończymy ten odcinek i dalej polecimy w następnym. Gdyż. Iż ponieważ to będzie już za długi trochę. Co długo będzie trwało? O, 19. Zajebiście. To ja się w ogóle zgliczał. Okej, można na górę wejść. Kurde, jakie przejście. No, byśmy tak samo doszli schodami. Chyba. Widmowy sierp. Ale zaraz, moment. Dokładnie. Tyle czasu już nie latałem, że zapomniałem. No, łap się tego.
Aha, R2. Ja pierdolę. Spoko. Tyle czasu już nie latałem, że już zapomniałem, nie? Jak to działa? Okej, jest. O, moneta przewoźnika. Sztos, tylko jak do tej monety przewoźnika dolecieć? Tędy? Nie. To nie działa tak, jak powinno działać. Myślałem, że to mnie wzbije jakieś powietrze. O, tu na dole coś jest jeszcze. Nice. 47 moneta. O, że ty pizda. Wow, co mi zrobili w ogóle? Do boju! No to... to do boju. Ojej, no serio? Czy to tego tu brakowało? Nie ruszać się, próbuję was ustrzelić! Cisnę w was gradem strzał! Tutaj mamy trochę lepszą sytuację w ogóle. Do atakowania jego. Dobra. To był bardzo głupi pomysł, co zrobiłem w tym momencie. Cisnę w was gradem strzał! Ale zginął, tak czy siak. Legion był to miód. Ciekawe. To można rozwalić. Rzeka ognia. Znikaj! Aj, tutaj kolejna podka. Tam można iść, ale sobie zobaczymy pierw, co jest tutaj, w tym miejscu. Bo znając życie tam, to będzie właśnie ścieżka główna. Ojej. Powinien być ogień gdzieś, żeby doprowadzić, nie? Do tego. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi.
tutaj trzeci. Aha, okej. Gdzie to jest? Miecz. Nice. Kolejna zapalona. Tutaj jest chyba ciekawe, czy to będzie coś, jak zapalę wszystko. Nie. O, spadaj. Drugi raz się nie da nauczyć. No i zajebiście, most wysunęliśmy. Kolejna wajcha. Do czego tym razem? Okej. Niech na razie będzie. No i spoko, tak sobie myślę, że chyba tutaj sobie zakończymy ten odcinek. W następnym polecimy dalej. Może się uda w końcu zrobić jeden rozdział na odcinek. O, tutaj już jest max. Mniejsze rdzenie, okej. Tak, no i co? I w takim razie do następnego odcinka. Na następnym odcinku myślę spotkamy się w końcu z Mamonem. Zobaczymy, co on nam powie ciekawego. Może będzie trzeba go zmusić do mówienia. Okej. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć!